Dzisiaj obchodzimy 80. rocznicę zdobycia klasztoru na Monte Cassino. W ciszy i skupieniu wysłuchajmy montażu słowno-muzycznego. Druga wojna światowa przeszła do historii jako największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości. Wojną tę wywołały zbrodnicze siły faszyzmu i militaryzmu, które znalazły podatny grunt dla swego rodzaju w Niemczech, Włoszech i Japonii. Państwa bloku faszystowskiego, dążąc do panowania nad światem, postawiły sobie za cel nie tylko ujarzmienie, ale i jak Niemcy hitlerowskie, zniszczenie całych narodów. Wojna! Niszczy i uśmierca. Wojna! To łzy i cierpienie. Wojna! Czyni zamęt w ludzkich sercach. Wojna! Niesie zło, ból i nienawiść. Słuszną zostało, zwalone domy, zwyczajne życie, podobne snom. I na
1939 roku. Wojska radzieckie wtargnęły wówczas na ziemię naszego kraju. Rozpoczął się trwający wiele trudnych lat okres okupacji radzieckiej i niemieckiej ziem polskich. Rabowano, wywożono wszystko, co mogło służyć okupantom. Polaków traktowano jak niewolników, wysiedlano całe rodziny, wsie, zsyłano na Syberię i do Kazachstanu. Syberia to kraina zika. Syberia to okrutny cios. W człowieczy ból tu nikt nie wnika. Syberia to tułacze los. Wywieźli nas z naszej ojczyzny, rzucili w stepy dzikich pól, nie patrząc na serc naszych blizny, nie patrząc na szkód i znój. I choć w więzieniu dziś siedzimy, i choć nas gnębi głód i chłód, do swej ojczyzny powrócimy, wierzymy, że pomoże Bóg. Wmawiają nam, że nie wrócimy, że nie powstanie Polska już, że kraju już nie zobaczymy, lecz zmartwychwstania wierzmy cud. Na pół żywych ludzi wracających z daleka.
Thank you.
generała Władysława Andersa. W wyniku polsko-radzieckich nieporozumień politycznych wywieziono ze Związku Radzieckiego na Bliski Wschód do Afryki, a stamtąd jako drugi korpus polskich sił zbrojnych przetransportowano do Włoch. Do końca marca 1944 roku prawie cały drugi korpus znalazł się na linii frontu. Gwiazdy patrzy i ciemno.
Długo czekaliśmy na odwet i zemstę nad odwiecznym naszym wrogiem. Obok nas walczyć będą Francuzi, Włosi oraz dywizje hinduskie. Zadanie, które nam przypadło, rozsławi na cały świat imię żołnierza polskiego. W chwilach tych będą z nami myśli i serca całego narodu. Z wiarą, sprawiedliwość, opatrzności boskiej idziemy naprzód ze świętym hasłem w sercach naszych. Bóg, honor i ojczyzna. Generał Władysław Andrys przygotowywał plan natarcia. Drogą losowania trzecia dywizja strzelców karpackich miała zdobyć wzgórze 593 i 569 oraz zdobyć ruiny klasztoru. Thank you.
byli pierwsi ranni i zabici. O przyjacielu, przywalony Danią, a się trzech tych milczących nieznanych, w niebo twarzą spoglądasz umarłą, w gigantowej wieczności obszary. Dokąd płyniesz, kiedy wiatr tak kołysze, naszych marzeń dawnych liście złote, czy za progiem twej nieśmiertelnej ciszy nie ma miejsca na ludzką tęsknotę. 17 maja ruszyło drugie natarcie polskie. Tego dnia było wzgórze 593 pod atakiem Karpatczyków. Rankiem 18 maja całkowicie przełamano linię obrony. Monte Cassino zostało zdobyte.
Na nim to szeregu 1040 grobów, wszystkie jednakowe. Na dużej płycie wyryty napis: Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie. Generał Władysław Anders przeżył, ale jakie były jego odczucia i innych żołnierzy po zakończonej wojnie, najlepiej przedstawił Jan Lechoń. Żołnierz, który zostawił ślady swojej stopy na wszystkich niedostępnych drogach Europy, szedł naprzód, gdy inni nie mogli, najbardziej zajadli. On wdzierał się na szczyty, z których inni spadli. Zdobywszy wolność, innym dłońmi skrwawionymi, dowiedział się nareszcie, że sam nie ma ziemi. I wtedy ktoś rozumny, nierozumny szalał, powiedział mu: od dawna wszystko to wiedziałem. Wiedziałem, że nikt ci twoich ran nie odwdzięczył, bo niczym krew, co płynie, przy złocie, co brzęczy. I nigdy nikt nie liczył leżących w mogile, bo czy nie duch anielski w szatańskiej sile? Jak żal mi, że ci oczy nareszcie otwarto. I sam mi teraz powiedz, czy to było warto? Żołnierz milczał chwilę i ujrzał w tej chwili tych wszystkich, co wracali i co nie wrócili. Tych wszystkich, co polegli w cudzoziemskim grobie, co mówili: wrócimy, nie myśląc o sobie. I widzi jeźdźców w tumanach kurzawy i słyszy dźwięków mazurka wołanie: Dąbrowski z ziemi włoskiej wraca do Warszawy. Czy warto? Odpowiedział mu: ach, śmieszne pytanie. Bitwa o Monte Cassino stała się jednym z najbardziej opisywanych etapów II wojny światowej, jak również jedną z najwspanialszych kart w historii Polski. Dumni jesteśmy tym bardziej, ponieważ w bitwie tej brał udział nasz rodak, Roman Dobrowolski. Odszedł na wieczną wartę, ale pamięć o nim trwać będzie. Wieczne to odczuwanie, leżącym szeregiem w grobach, pod piaskiem, pod kamieniami, w obcej ziemi chwałą okryty zalitymi CKM-ami, znają wojennych ran, żołnierzom Rzeczypospolitej, lecz myśleć, Panie. Daj odpoczynek wieczny, żołnierzom w moim umarłym, żywym swój miecz niebezpieczny. Dłonią ściśnięty i twardy. Braciom naszym, pustynie na polską ziemię zamień, niechaj na niej spoczną w pokoju. Dręczoną przez ludzi.
wielkich uczuć, pięknych wrażeń i spełnienia
marzeń. To jest bukiecik dla mamy, malutki, aby odpędził smutki, żeby jej kwić w zimie i w lecie, nawet wówczas, gdy śniegiem miecie. Jeden kwiatek to uśmiech, drugi to miłe słowo, trzeci to pomoc dla mamy, gdy sprzątamy albo naczynia zmywamy. Na koniec nasza koleżanka zaśpiewa piosenkę, którą dedykujemy tym matkom, których dzieci biorą udział w różnych konfliktach wojennych, w tym również na Ukrainie, z nadzieją, że doczekają się ich szczęśliwego powrotu do rodzinnych domów. Dziękuję.